też muszę skonfiskować. Tylko nie drzewko pieniędzy. Proszę pana, zapomniał pan o tym. Już zostawili nas prawie z niczym. Nie macie prawa trzymać tu cennych rzeczy. Chwila, chwila. Jako dobry więzień muszę oddać ci moje ostatnie drogocenne rzeczy. Miłego dnia. Torebka jest oczywiście droga. Nie dam ci jej. Nawet o tym nie myśl. Och, jaki miałam okropny koszmar. Zaraz. To prawda. Jestem teraz w więzieniu i jestem biedna. Jak to możliwe? Co za okropne warunki tutaj panują. Hej, wy troje, zbierzcie się. Jest pora obiadu, więc pomyślałam, że przyniosę wam coś do jedzenia. Nie musicie mi dziękować. Czy jest tam coś super smacznego? Czym są tacy podekscytowani? Stójcie, to moje. Więc to tylko zupa? Ta zupa jest niejadalna. Nie, co ty robisz z jedzeniem? Ach, przestańcie tak dramatyzować. O, patrzcie, plama z zupy to prawdziwa mapa. Naprawdę, ciekawe do czego to może prowadzić. A jeśli to mapa skarbów? Wow, możemy nadal jeszcze zjeść? Nie waż się, potrzebujemy jej. A jeśli jest wyjście? To będzie dużo pracy, ale cel uświęca środki. No to przejdźmy do rzeczy. Tak, to moja szansa. To trudniejsze niż przewidywałam. Ach, moje biedne paznokcie. Edek, co tam robisz? Potrzebujemy twojej pomocy. O, trochę się rozkojarzyłem. Zaraz będę. Ciekawe, jak długo jeszcze kopać. Uwaga! Udało się! Naprawdę pod więzieniem jest tunel. Hej, to imponujące. Ciekawe, po co to wykopali. No, to dokąd idziemy? Naprawdę mamy szczęście, że jest tu jakieś światło. To jak prawdziwa przygoda. Uwielbiam zmiany scenerii. Krasnoludki, nie bójcie się i dajcie mi znak, jeśli tu jesteście. Dobra, dalej jest za wąsko i w ogóle nie ma światła. Na pewno? Teraz to nawet ja się trochę boję. Au! Nie strasz mnie tak. Zaryzykuję i pójdę dalej. Co mam do stracenia? Odważny jest. No, długo go nie było. Nie panikujcie, wróciłem. Zobaczcie, co znalazłem. Prawdziwy skarb! Miałam rację! Teraz mamy fortunę! Pospieszcie się, wracajmy, zanim zorientują się, że nas nie ma. To wychodzi około 10 tysięcy czy 20? Racja, nie umiem liczyć. Wiem na pewno, że jesteśmy bogaci. Ha! Podoba wam się też nowe wnętrze naszej celi? Ładnie wygląda. O, co tu robi dzwonek? Myślę, że to do wzywania służby. Spróbujmy. Co to za podejrzany dźwięk? Dochodzi z celi tych trzech więźniów. Lepiej sprawdzę, co tam kombinują. Mówiłam, że to zadziała. Hej! Au! Mój palec! Role się odwróciły, więc od teraz to my będziemy tobą rządzić, Rogers. Czy wy wszyscy potruliście się zupą? Co tu się dzieje? Nudzi mi się, więc chcę, żebyś przyniósł mi fajną gitarę. Cóż, przekonałeś mnie. Zaraz wracam. To zupełnie co innego. Gdzie on jest? Nie mogę się doczekać, aż zagram piosenkę, którą skomponowałem. O, świetnie! W końcu! To zrobi ze mnie gwiazdę rocka. Dzięki, stary. Czekaj, ja też czegoś chcę. Przynieś mi sprzęt sportowy, żebym mógł być w formie. Właściwie to nie powinienem tego robić. Ale masz rację. Jest twój, Piotrze. O, złota sztanga! Super! Muszę tylko wymyślić, jak ją tu wciągnąć. Te handle były zaskakująco ciężkie. Ledwo je uniosłem. Fajnie, od tego zacznę swój trening. Tak, teraz moja kolej. Chcę najnowszego i najdroższego smartfona. Zaczekaj, nie zajmie mi to długo. Wreszcie mogę poćwiczyć. Wróciłem. Świetnie, teraz mogę porozmawiać z przyjaciółmi. I zamierzam trochę odpocząć. Cześć, dawno nie gadaliśmy. Nie uwierzyłbyś, gdzie jestem. Edek, przywitaj się. Właściwie to jestem zajęty. Nie rozpraszaj mnie. Mam nową zachciankę. Alan, chodź tu szybko. To jest sytuacja awaryjna. Budowałem piramidę od godziny, a oto ostatni kubek. A! Wszystkie moje wysiłki poszły na marne.
Mam nadzieję, że to coś ważnego. Czego jeszcze chcecie? O, jesteś. Jesteśmy głodni. Byłoby miło, gdybyś przyniósł nam obiad. Obiad dla was? Jesteście głodni? Zaraz się najecie. Jak dobrze, że jest taki wyrozumiały. Możesz mu nawet dać napiwek. Ta trójka naprawdę zaczyna mnie wkurzać. Powinienem dać im nauczkę. Mała butelka środka przeczyszczającego mi w tym pomoże. Zasmakujcie mojej zemsty, drodzy więźniowie VIP-y. O, mój żołądek! O, muszę biec do toalety. Nareszcie normalny, zjadliwy posiłek. Rogers! Wspaniale, mój plan zadziałał. Nie będą mi przeszkadzać przez następne 2 godziny. Hej, pomyliłaś więzienie z eleganckim butikiem? Dokąd zabierasz te wszystkie ciuchy? Potrzebuję czegoś stylowego i ekstrawaganckiego. O nie, nie to błyszczące szaleństwo. A może to? Możesz też wybrać strój dla mnie? Oni tu urządzają jakiś pokaz mody. Co to za gość w garniturze? Przestali przestrzegać jakichkolwiek zasad, odkąd mają pieniądze. Co za niezwykła koszula. Piotr, myślisz, żeby mi pasowała? Jest tam coś sportowego? Zostałem zatrudniony specjalnie, żeby nikt nie rozpraszał moich klientów. Nie możesz wejść. Ale to jest moje więzienie. Ja tu jestem prawem. Ha? Naprawdę? No to wejdź, jeśli możesz. Tylko wątpię, że gdziekolwiek dotrzesz. Ach tak? Pokażę im, kto tu rządzi. Muszę jednak wymyślić coś na początek. O, mam świetny pomysł. Piotr, Vanessa i Edek dadzą się na to nabrać. Hej, wyprawiam przyjęcie dla więźniów na waszą cześć, więc nie planujcie nic na wieczór. Wow, super! Będzie jedzenie? Najwyższy czas na zabawę. A oto kartoteka ze szczególnie niebezpiecznymi przestępcami. Więc będę miał specjalnych gości, dzięki którym impreza będzie naprawdę niezapomniana. Tych 2 gości może być. Wszyscy moi poprzednicy z jakiegoś powodu się ich bali. Halo, szukam Franka i Kacpra. Tak, tych 2. Tak, wiem, jak to się skończy. A więzienia, jak się okazuje, mogą być fajne. Yo, to więźniowie z drugiego skrzydła. Wpuścisz ich, prawda? Robert, możesz ich przepuścić, to nasi goście. Wedle życzenia pani Vanesso. Jej, nowi znajomi. Mam dość przebywania w odosobnieniu. Proszę wejść. Miłej zabawy. Przynajmniej Rogers w końcu robi dla nas coś dobrego. Co myślicie o tych nowoczesnych ruchach? Sam je wymyśliłem. Tak, świetnie się ruszasz. A twoje okulary są wymyślne. To najlepsza część. Zrobili swoje? Gdzie są wszystkie bogactwa? Gdzie jest skrzynia? Nie będę pracował za darmo. Okradli nas? Nie ma mojej gitary! O! Złoto wciąż tam jest. Mamy szczęście, że coś nam w ogóle zostało. Chwila, więc zabrałaś sobie trochę naszego bogactwa? Oddawaj to. Hej, to moje! Właściwie to schowałam. Oddaj mi to. Bądź wdzięczny. To nie fair, to należy do mnie. Zabieram to z powrotem. Nie, będzie moje. I tak wydałem mniej niż ty. Au, to nie moja wina. Hej, też to widzicie? To fontanna klejnotów. Znaleźliśmy nowe źródło bogactwa, więc nie straciliśmy wszystkiego. W rzeczywistości możemy stać się jeszcze bogatsi. Jakie to piękne i lśniące. Wygląda jak prawdziwe diamenty. Widzicie? Teraz nie jesteśmy tylko bogaci. Jesteśmy giga bogaci. Nigdy nie będę miał wystarczająco dużo pieniędzy, żeby pojechać na wakacje. Tak bardzo bym chciał. Co to za zamieszanie? O nie, mają nowy poziom bogactwa. Nie! Twój ruch. Ha, zaraz przegrasz. Mam zwycięskie karty. Hej, chłopaki, co mam zrobić? Poleruję swoje berło. Pięknie. Widzę. Edek, co mówisz? Nie mam pojęcia. Może przelicz pieniądze? Piotrek? Nie mam nic do zaoferowania. Jesteście do niczego. Rogers, potrzebujemy twojej pomocy. Czego chcecie? Rozbaw nas. Masz kasę. Ani mi się śni. Ach, a jeśli zapłacę ci w diamentach? To mogę zmienić zdanie. Czekaj, dostaniesz zapłatę tylko wtedy, gdy spodoba nam się rozrywka. W takim razie pójdę się przygotować.
Ciekawe, co dla nas przygotuje. Edek, siadaj szybko. Panie i panowie, chciałbym, żebyście poznali gwiazdę dzisiejszego show. Mnie! Kiedy cię widzę, krew zaczyna szybciej płynąć mi w żyłach. To brzmi trochę przeciętnie. Całkiem romantycznie. Vanessa, co o tym myślisz? Co za koszmar! To brzmi po prostu okropnie. Nie podobało im się to? Szkoda! Następny występ obserwujcie uważnie. Ćwiczę od dłuższego czasu. O, nie wyszło. Ale w porządku, przygotowałem kolejny show. Wierzycie w magię? Przygotujcie się na szok. Tada! Gdzie się podział mój palec? Może jest gdzieś za twoim uchem? O, wszyscy znamy tę dziecinną sztuczkę. Czekaj, coś czuję. Aaaa! Wow, palec! To jest twoje! Przepraszam, nie chciałem was przestraszyć. Ale nie martwcie się, zaraz wrócę. Dlaczego? Kochałem to! Hej! Czas na sztukę meksykańską. Nauczył mnie jej jeden z naszych więźniów. Nieźle! Podoba mi się ten rytm. To tandetne. Kiedy pokaże nam coś fajnego? Zatańcz ze mną! Edek, to jest naprawdę głupie. Pokaż coś ciekawszego. Tak, na nas to nie działa. Cóż, to jeszcze nie koniec. Następny numer będzie wyjątkowy. Jestem bardzo podekscytowana. On nas rozczaruje? Ha! Czym chcesz nas zaskoczyć? Voila! O, zdejmij ze mnie palec. Zupa. Nowe handle. Ale dlaczego? Tak bardzo się starałem. Wrócę do nich. Pewnego dnia wyjadę na te Malediwy. Och, kto tam jest? Dzień dobry. Przepuśćcie mnie. Musimy porozmawiać z Edkiem, Piotrem i Vanessą. Znowu sprawiają kłopoty. To się musi skończyć. Czy to prawda, że macie fontannę diamentów? Oczywiście, że to prawda. Znaleźliśmy to za pomocą naszej inteligencji. A teraz pokażę ci to. Czy jesteś gotowy, aby zobaczyć ostateczne źródło naszego bogactwa? O, dlaczego to nie działa? Może się zacięło? Chłopaki, zróbcie coś z tym. Hej, kranie, do roboty. Najwyraźniej nas okłamali. Wynośmy się stąd. Jesteście zwykłymi oszustami. To nieprawda. Czekaj, naprawimy to. Jak to się mogło stać? Hej, tu jest jakaś notatka. Patrzcie. Od kogo to jest? Mówi, znalazłem wasze źródełko, a teraz jest moje. Żegnajcie, nieudacznicy. Czy Rogers naprawdę to napisał? Nie ma mowy. Nie ma go w pracy. Wygląda na to, że nas oszukał. Którego mam wybrać? Ciebie nie. Ciebie nie. Ciebie to już na pewno nie. Ty, w kraciastej koszuli. Ja? Tak, jesteś aresztowany. O nie, dlaczego znowu ja? Dalej, dalej, synek. Ściągaj mi te szaliki. No dobra. Nie wkurzaj mnie, Scott, ale to moja typowa stylowa. Dobra, ściągam je. Tak w ogóle nazywają się bandany. Sądząc po rzeczach Edka, jest nowy w tym biznesie. Wow! W pewnych złodziejskich kręgach pan Alex Stone od dawna jest dobrze znany. Przez lata swojej profesjonalnej kariery udało mu się zbić niemałą fortunę. Dobra, koniec występu, Edek. Ruszaj się, a ja sobie pogawędzę z panem Stone'em. Witaj, Rogers. Mój kombinezon jest gotowy? Jasne, przywieźli go dziś rano. Taki bogaty facet jak Alex ma specjalne przywileje nawet w więzieniu. Jakiś skunk stonosił, a spłukany Edek idzie do najbiedniejszej celi w mieście. Stój spokojnie! Dziewczyna! Nie! Koleś w niebieskiej koszuli! Ty też nie! Ty też nie pasujesz! Następny! Ty możesz być! Będziesz moim strażnikiem! Ha! A masz! Jestem najlepszy! Ale mi się nudzi! Wiem, co robić. Czas nakręcić nowy vlog. Hej, obserwatorzy. Witamy w więzieniu dla bogaczy. Spójrzcie na moją złotą figurkę. A to moja minikopia. Super, co? Co myślicie o tym złotym wystroju? Im więcej złota, tym lepiej. Ach, gorąco tutaj. I co mam tu zrobić? Zawołam tego pana z wiatraczkiem. Przywitaj się z moimi obserwatorami. Hej, nie przestawaj. Tak, więzienna cela pozostawia wiele do życzenia. Czy to już obiad? Zapomniałem, że nie mam zegarka. Nie, nuda. Mam pomysł. Zobaczmy, co tu mamy. Tak, może być. Witajcie, widzowie. Gdziekolwiek jesteście.
Cóż, może zrobimy wam mały tour mojej celi? Więc to jest talerzyk dla karaluchów, a to moja książka. Dobra, mamy to. To moje drzwi. Zamek się popsuł, ale nadal nie możesz się wydostać. Są tu strażnicy. Teraz pokażę wam coś specjalnego. To kość od kurczaka. Dają nam je tylko raz w roku. A to moja cela. Nie ma tu zbyt wiele rozrywek, ale nie narzekam, bo mam tą rurkę. Według zasad więzienia dla biednych, Edek nie mógłby korzystać z żadnych urządzeń. Nawet gdyby je miał. Ale nikt nic nie mówił o kamerze. Co on robi? Muszę sobie z tym poradzić. Edek, co ty tu robisz? Chcesz być w izolatce bez kolacji? Chociaż mam lepszy pomysł. Nie tylko więźniowie się nudzą. Chyba pan Rogers zdecydował się zająć blogerstwem. Subskrybuj nasz kanał! Ja, Alex Stone, mianuję cię Alanie Rogers na mojego osobistego strażnika. Dziś jest szczególny dzień w bogatym więzieniu. Złodziej Alex Stone ma urodziny. Gdzie jest pan Stone? Tu jesteś. Przyniosłem ci ciasto. Byłeś taki zajęty tunelem, że nawet nie zauważyłeś, kiedy wszedłem. Przynajmniej pomyśl życzenie. Wybacz, Rogers. Chcę wcześniej wyjść za dobre sprawowanie. Zrobione. Wszystkiego najlepszego, panie Stone. Jako prezent wykopię dla pana tunel. Tylko szybko. Pospiesz się. Dla biednego Edka nie ma życzeń urodzinowych. Smutno mi. Tort? Dla mnie? Dziękuję. A fuj! Jest z ziemi. Ta, wszystkiego najlepszego, koleżko z celi. A teraz kop. Twoja kolej. To najgorsze urodziny w moim życiu. Nie mogę nawet ukraść sobie prezentu. Dalej, dalej, solenizancie. Tunel to twój prezent. Wypuśćcie mnie. Natychmiast. Jestem bogaty. Złożę skargę. Tak, kochanie, jeszcze 5 lat i będę w domu. Co ja robię? A, kąpię się. Panie Stone, oszalałeś? Nigdy więcej mnie tak nie strasz. Przyniosłem panu kaczuszkę. Ach, a teraz wyjdź z mojej łazienki. Tak, jestem. Kaczuszki, tego mi brakowało. Zaczekaj, kochanie. Co chcesz, Alan? Mam dla pana jeszcze coś. To złota bomba do kąpieli. Wiesz, jak mnie rozbawić. A teraz skocz mi po kolejnego drinka. Szybko! Biedny Edek może tylko pomarzyć o takiej luksusowej kąpieli z aromatycznymi olejkami, w jakiej kąpie się pan Stone. I co tak siedzisz? Zużyłeś cały miesięczny zapas wody. Następny. Chcę być wolny. Ach, te kraty. Gdzie on jest? Alan Rogers! Tu jestem, panie Stone. To pana ciuchy. Jaja sobie robisz? Nie będę tego nosił. Odłóż to i to już. I wybierz mi nowy strój. Oczywiście, panie Stone. Jak sobie pan życzy? Zaprezentuję panu te ciuchy. Numer 1 to prosta, ale elegancka opcja. Nie, to zbyt proste. Jestem złodziejem, nie gwiazdą popu. Następny. Co to za ciuchy z drugiej ręki? I te gogle? Może sam je założysz? Wiem, co się panu spodoba. Proszę, ten kombinezon zrobił dla pana sam Chris Dior. Na pewno dużo kosztował. Dlaczego od razu mi go nie pokazałeś? Najlepsze na końcu. Jest idealny. Ostatnie poprawki. Utrzymanie stylu za kratkami nie jest tanie, ale dla takiego bogacza jak Alex to nie problem. Jednego Edka nie stać na drogie ciuchy, ale w głębi ducha nadal jest dandysem. Panie Rogers, mogę inną koszulę? Wszyscy nosimy to samo. Proszę, teraz jest inaczej. Super, dziękuję. Jaki ciekawy zestaw kolorów. Żaden inny więzień nie ma takiego niezwykłego t-shirtu. Spójrzcie tylko na tego obiecującego modela. Chyba Edek zdecydował się na nową karierę po wyjściu. Mam pomysł. Spróbujmy. Tak, to prawie pół kubka kawy. Ach, jaki dziś świetny dzień. Cóż, temu gościowi niewiele potrzeba do szczęścia. Jeśli fotka, to tylko taka. Nie zapomnij subskrybować. Czekaj, moja kolej. Pomocy! Ach, kogo ja próbuję oszukać? To beznadzieja. Panie Stone, mogę chwilę panu zająć? A co mam innego do roboty? Czas na kolację. Dobrze, coś w ogóle ugotowałeś? Tak jak pan chciał. Kurczak świetnie pachnie. Czy kawior jest wystarczająco słony? Tak, jest idealnie. Wezmę to. Dzięki, Rogers. Jesteś wolny. Z
Smacznego, panie Stone. Wszyscy są równi w świetle prawa, poza tym bogaczem, Stone'em. Potrawy w więzieniu są jak z królewskiego stołu. To jest zimne. Sam to jedz. Ale pomidorek jest dobry. Życie jest wspaniałe. Jedzenie w więzieniu dla biednych ledwo nadaje się dla kryminalnej elity. Mam dość. Nie mogę już więcej tej owsianki. Marzy mi się soczysta noga od kurczaka. Tak szybko? Dziękuję. Od dawna o tobie marzyłem, słodki kurczaku. Chyba jednak marzenia Edka pozostaną marzeniami. Obudź się, chłopcze. Kolację podano. Cóż, w głodzie ma się różne zwidy. To chyba ta cela. Czy to Alex Stone? Mam dla niego przesyłkę. Nie tak szybko. Muszę najpierw sprawdzić plecak. Jeśli jedzenie z więziennej stołówki jest nudne, to bogaci więźniowie mogą zamówić jedzenie z dowozem. A strażnik Rogers upewni się, że ten VIP dostanie swoje ulubione jedzenie. Pańskie zamówienie, panie Stone. Chipsy? To też musi być dla pana. Dziękuję. To kasa. To za zamówienie i napiwek za chipsy. Wow, ale pan jest hojny. Dziękuję. Dziękuję, panie Stone. Niech pan zamawia więcej. Od dziś to mój ulubiony klient. Moja działka. Już. Wyjście jest tam. Hej, Scott. Paczka do ciebie. Dzięki. Świeży chleb. Jest pachnący i chrupiący. Hej, przyjacielu. Podzielisz się? Przełam go. To piłka do metalu. Pójdę użyć jej w zamierzonym celu, jeśli wiesz, o co mi chodzi. Ale szczęście. Zaczynamy. Ha, co powiesz na to, strażniku? Co ty robisz? Kroję chleb. Jest nowy. Wiecie. Widzisz? To zadziała? Bierz to i piłuj. To sprawdzony sposób. Paczki dla biednych to nie są jakieś restauracyjne dowozy. Ach, moja piłka! Nie sięgam! Ach, okej. Okay. La, la, la. Nikt nic nie widział. To sam sędzia najwyższy James Johnson. Znaleziono nowe dowody w sprawie. Alex to zwykły oszust. Sąd zarządził, że zostaje przeniesiony do więzienia dla biednych. To ci nowina! Bogaty Alex wcale nie jest bogaty. Te luksusy nie są dla ciebie. Muszę... Wchodź, witaj w swoim nowym domu. Ale panie Rogers... O nie, on też tu jest. Stone nie był przygotowany na taki zwrot wydarzeń. Hej ty! Ja? Usiądź bliżej. Mam nadzieję, że mnie nie zje. Zagramy? Naprawdę? Z chęcią! Wow! Za pierwszym razem! Może i luksusowe więzienie ma różne plusy, ale brakuje mu najcenniejszego, prawdziwego przyjaciela. Podczas gdy bogacz Eric cieszy się swoim nowym wnętrzem, biedny Alex postanowił też uczynić swoją połowę celi nieco bardziej przytulną. Jest ciepło. Teraz moje zęby nie będą stepować w nocy. Och, trzeci dzień. Jak długo to potrwa? Co? Dajcie spokój! Wystarczy. Zróbmy drugą rękę. O, jak miło. Czwarty dzień minął. Jestem taki głodny. Arigato. Pięknie pachnie. Smacznego. Eric chyba świetnie się bawi, a biedny Alex musi po prostu siedzieć i czekać na koniec wyroku. Co? To tak na poważnie? Señorita Margarita uwielbia jeść burrito. Co za piosenka. Co im jest? Chwila, chwila. Eureka. Kiedy oni się bawią maracasami, ja mam szansę trochę pokopać i uciec. Haha, powodzenia, głupi bogaczu. O nie, tekturowa łyżka tu nic nie zdziała. O, ups. Wygląda na to, że Alex pogorszył sytuację. Powódź! Znów zepsuł całą zabawę. Ach, biedny Alex. Panie Ritz, pana zamówienie? Świetnie, mam dość czekania. Dawaj mi to pudełko. A co z napiwkiem? Ach, oczywiście. Miłego dnia. Będzie bardzo dobry. Czas wcielić mój plan w życie. Łopsiu! Zróbmy to. Wiem, jestem geniuszem i moje przebranie na pewno się sprawdzi. Poruczniku, potrzebuję pomocy. Co tym razem? Chcesz znowu zadzwonić, co?
Zapomniałem kluczy, wypuść mnie. Zastąpię cię. Nareszcie odpoczynek. Chodź, chłopcze. Papsiu! Wspaniale. Więc spójrz, to jest twoje stanowisko pracy. Usiądź, miej oko na tych dwóch, rozumiesz? Zadzwoń, jak coś będzie się działo. Tak, szefie. Więc nasza sprawa jest w tym sejfie. Ma hasło. Gdzie mogę je znaleźć? To chyba to. Powinienem to zapisać. A więc raz, dwa, trzy, cztery. Gotowe. O nie, porucznik wrócił. Nie mogę pozwolić, żeby się o tym dowiedział. Szybko, muszę się przebrać, zanim mnie zobaczy. To jeden z tych momentów, w których nie jestem zadowolony z takiej ilości pieniędzy. Wow, jestem taki zmęczony. Ojej, co ja zrobiłem? Porażka. Przyjaciele, pamiętacie hasło? Napiszcie mi je w komentarzach. Pomóżcie mi. I jeszcze dwa pudełka pączków w czekoladzie. Dobra, wszyscy są na miejscu. Zaraz, nie rozumiem. Gdzie oni są? Monitoring się zepsuł? Aha, jasne. Ale nic, daleko nie mogli odejść. Złapię ich. Co się dzieje, poruczniku? Dlaczego cela jest pusta? Gdzie byłeś, Ritz? Właśnie robiłem małe zakupy. Fiu, a gdzie twój biedny wspólnik? Gdzie? Gdzie jest Alex? Alex! Ostrożnie, nie, nie, auć! Wyszedłem na chwilę prosić o jałmużnę. Chyba żebrać. Tak być nie może. Nie wolno wychodzić z celi bez pytania. Teraz już na pewno nigdzie nie pójdziecie. To już przesada. Można było skuć nas osobno. To są niezbędne środki. To nauczy was nie łamać zasad. Przemyślcie swoje zachowanie. Więc co teraz zrobimy? Dobra, uratuje nas od nudy. Wow, ja też bym pograł. Łapy precz, mam dla ciebie coś innego. Ha, wiem, jak cię pokonać. Tak? Cóż, możesz próbować. A masz! Hahaha, nie tak szybko. O, mam pomysł. Alex, patrz. Mam dziwne przeczucie. O, co się dzieje? Haha, pozwól mi pomóc. To niewytłumaczalne. Wygląda na to, że chłopaki nie tylko znaleźli wspólny język, ale też szansę na wyrwanie się z więzienia. Tak, świetny z nas zespół.